Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dziś dr Tatiana Kożuszna, urolog. Pani doktor jest też nutricjologiem, czyli specjalistą od żywienia komórkowego. Pani doktor jest również członkiem w Kongresie Kobiet przy UNESCO w dziale Zdrowie Nacja, Zdrowie Kobiet, Matek i Dzieci. Pani doktor urodziła się na Ukrainie. Prywatnie jest szczęśliwą kobietą, mamą trójki dorosłych dzieci. Kobieta, która żyje z pasją i pomaga innym. Dlatego jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy cykl programów pod tytułem Zacznij od wody. Pani doktor, po co nam ludziom tak naprawdę jest potrzebna woda? Proszę Państwa, no woda nam jest bardzo potrzebna, bo tak naprawdę my z Wami składamy się 70% z wody. Nasz mózg to jest woda, nie tylko sam tłuszcz, tylko woda. Nasze mięśnie to jest nie tylko mięśnie, tylko też woda, czyli wszystkie nasze tkanki to jest woda, 70% wody. Wyobraźcie sobie akwarium, to jest my z Wami, które pływają cudowne rybki. Rybki, złote rybki, które nie daj Boże umiera jedna komóreczka, to jest taka rybka, już nam smutno się robi, jeżeli umiera u nas komórka, albo nie daj Boże ona się atrofuje, automatycznie w organizmie występują choroby. To wyobraźcie sobie, że my z Wami ten chodzący akwarium i my wodę w akwarium musimy zmieniać co jakiś czas. Prawda, dać jej tam tlen, dać witaminki, minerały rybkom, żeby oni mieli czym się pożywić. Tak samo w naszym organizmie. Kiedy, proszę Państwa, my trafiamy do szpitala w przypadkach różnych, to nam co w pierwszej kolejności robią? Udzielają pomocy i reanimują nas kroplówką. A kroplówka to jest filtr wody szczypta soli, czyli minerał zasadowy, sód, który daje się we wodzie. I jak ja zawsze mówię, wstając rano, my idziemy do kranu, umywamy się z Wami wodą, a później idziemy na kuchnię i pijemy niestety kawę. Całą Bożą noc w układzie pokarmowym pracowały i bakterie, które my z Wami mamy, i grzyby, ich trzeba zmyć. Nie napoić ich, nie nakarmić kawą, tylko ich trzeba zmyć. I to najlepszym sprzątaczem w naszym organizmie jest żywa woda. Nie byle jaka woda, tylko żywa woda. Dokładnie taka jak nasza krew. Jeżeli my z Wami będziemy pić wodę o odpowiednich parametrach, odpowiednią temperaturę, my możemy zmienić stan naszego zdrowia. I uwierzcie mi, dlaczego tak mówię, bo pracowałam w gabinecie, widziałam, proszę Państwa, jak to pracuje na moich ludziach, widziałam, jak pamięć się poprawia, widziałam, jak stawy przestają szczeleć. Dlaczego? Bo co najważniejsze było woda. I ja pacjentom swoim mówię, jeżeli chcesz cokolwiek zaczynać robić, nawet oczyszczać organizm, detoks, to zacznij z wody, bo to tobie nic nie pomoże. Szkoda twoich wyrzucanie pieniędzy. Naucz się pić wody. Ile wody powinniśmy z Wami wypić, to jest nasza waga razy 3. Czyli jeżeli osoba waży 100 kg, ona powinna wypić 3 litry czystej wody. Pół godziny pijemy wody przed jedzeniem lub 2 godziny po posiłku. Inaczej mówimy na pusty żołądek, żeby woda bez problemu mogła się prześlizgnąć przez żołądek i wchłanianie 70% wody już jest wielicie grubym. Proszę Państwa, zaczynajcie dzień od wody. Zróbcie przyjemność swojemu organizmu i zaszokujcie swoją wątrobą, nie kawą, tylko wodą. A jaką wodę, proszę Państwa, pić, to ja myślę, że powiemy następnym razem, następnym spotkaniu. Dokładnie. W następnym spotkaniu odkryjemy tajemnice związane z wodą, jakie powinna spełniać parametry, dlaczego jest taka ważna. Tak jest. Specjaliści od wody uważają, że w takim procencie, w jakim jesteśmy zbudowani, jeśli poprawimy jakość wody, którą pijemy, jesteśmy w stanie poprawić stan naszego zdrowia. Myślę, że pani doktor się zgodzi z tą odpowiedzią. Tak, ja z tym się zgadzam. Alexis Carrel, proszę Państwa, dostała Nagrodę Nobla za to, że udowodnił, że nasza komórka jest nieśmiertelna. To tylko płyn, który ona się znajduje, ją degeneruje. Płyn. A płyn to jest, proszę Państwa, znowu mówiąc, 70% wody. Niczego innego, tylko wody. Nie kawy, nie herbaty, nie kompotów i nie soku. Tylko woda. Wielka tajemnica.